Nazywam się Paweł Gąsiorek, jestem mieszkańcem Kent. Moja pasja to kolejnictwo w mniejszej skali. Stworzyłem sobie makietę kolejki drugą w moim życiu. Może kiedyś będzie trzecia. No, zaczęło się, jak miałem 7 lat. U kolegi z domu jeździł mały pociąg jajko torów, no i tak jakoś się zaraziłem. Zachorowałem i ubłagałem mamę i kupiłem pierwszy zestaw składnicy harcerskiej w Andrachowie. Raczej ciężko dostępne, spod lady, była to skala większa niż ta, która teraz jest. Była to skala H0. No i było to tam 4-5 lat i później zostało zmienione na mniejszą skalę TT. Tak jak zostało do dnia dzisiejszego. To jest druga makieta. Pierwszą zrobiłem, jak miałem 15 lat. Została rozebrana 5 lat temu na poczet tej nowej, drugiej makiety. Zostało dużo rzeczy wykorzystanych do tej makiety, czyli parę domków, poszczególne elementy typu drzewka, latarnie. Te rzeczy zdobywa się od znajomych, którzy gdzieś tam mają, robią tak zwane odkurzanie strychów. No i portale internetowe Allegro. No i głównie tak. Jest 24 lokomotywy, 70 wagonów, 340 drzewek, 120 chłopków, czyli tak zwanych ludzików. Jest jezioro, jest 26 latarni parkowych, 16 latarni ulicznych, jest szklarnia, jest cmentarz, jest kościół. No, w sumie jest ponad 2500 elementów. Domki są zrobione plastikowe. To jest wszystko dawna produkcja DDR. Jest teraz nowa firma Tili, która przejęła to i jest to dalej produkowane. No, koszt jednego domku to jest od 50 nawet do 100 zł. Koszt drzewka od 3 do 20 zł za sztukę. No, wagony, lokomotywy to dobry parowóz 1000 zł. Przy budowie tej makiety ja sobie pisałem w poszczególnych dniach, ile spędzałem przy tym czasu. Jest 1400 roboczogodzin przepracowanych. Ktoś mi się pyta, czy to jest skończone, czy nie. Tak naprawdę tego się nie da nigdy skończyć do końca. Bo to człowieka kusi na przykład kupić jedno małe drzewko, jakiegoś tam chłopka, wylicytować na Allegro na przykład dwóch rowerzystów, dokupić samochodzik, także zawsze coś tam czasowo się dokłada. Zamierzam przerobić na sterowanie cyfrowe. No, może tam parę chłopków poprawić moją instalację kominową, żeby działała samoczynnie. No, na dzień dzisiejszy jest taka amatorska instalacja kominowa, a będzie już taka po prostu, że wlewa się płyn i kopci się z tych kominów, z których ja chcę i kiedy chcę. Wszystkie zwrotnice i semafory są sterowane za pomocą sterowników zwrotnic poprzez klawiaturę sterującą, którą mam na pulpicie. Zasilanie to jest 12V i 16V. Jest zrobiony 7 obwodów elektrycznych. Oddzielnie jest zrobiony obwód na oświetlenie domków w środku, czyli świecą się poszczególne okna w domkach. Latarnie uliczne, latarnie parkowe, zakończenia bocznic, sygnalizatory niebieskie do przetaczania pociągów na bocznicach, wiatrak z napędem. Sterowanie cyfrowe daje większą satysfakcję z zabawy. To znaczy po prostu mogę zatrzymać pociąg gdzie chcę i kiedy chcę. Teraz na przykład są zrobione takie postoje dla pociągu, na przykład żeby jeden pociąg ustępuje drugiemu, ale ja muszę nad tym po prostu sterować. A tak będzie to robił wszystko po prostu program komputerowy. Układ torów, schemat makiety, jest to wszystko mój pomysł. Nie jest to ściągnięte z jakiegoś tam katalogu. A wszystkie rzeczy są wyprodukowane przez kogoś. Także tu jest mój po prostu mój pomysł i moja chęć do zrobienia czegoś takiego. Z mojego umysłu gdzieś coś się urodzi, jakiś pomysł i jest to zrobione. Nie korzystałem na przykład z żadnych jakichś tam informatorów, na przykład, że to można zrobić tak lub inaczej. To ja w zasadzie mogę teraz napisać jakiś poradnik, jak wykonać taką makietę. Efekt końcowy jest większy niż to, co ja chciałem osiągnąć. Przychodzą znajomi, nieznajomi, ktoś mnie tam zaczepi gdzieś na ulicy, bo pan coś tam ma, jakąś kolejkę, coś tam się rusza, coś tam jeździ, coś świeci. I mówię, proszę przyjść, mówię, oglądnąć, mówię, nie ma problemu. Kto chce, może przyjść w każdej chwili, jeżeli tylko ja jestem, to... Każdemu człowiekowi się to podoba. Czy to jest młodsza osoba, czy starsza, każdy ma tam jakieś takie, że gdzieś tam się nad tym
uchyli, zastanowi i każdy jednak ma ten uśmiech na twarzy.